konkurs dokumentalny tutaj to dla mnie było takie miejsce, gdzie eksperyment spotyka się z wymianą. Moim zdaniem jest to niezwykle efektywna. Tutaj było takie otwarcie na to, żeby tematy, które przychodzą, żeby je traktować osobiście, żeby je traktować eksperymentalnie. Mnie to interesowało niezwykle. Cała sprawa tego kursu i cała waga polega na tym, że ten eksperyment i ten swój pomysł można bardzo szybko skonfrontować z wyjątkowymi filmowcami, jakimi są przy okazji tutaj wykładowcy. No i z ludźmi, z którymi się jest na roku, którzy też są albo filmowcami, albo ludźmi, którzy chcą nimi być. W każdym razie najczęściej są to bardzo ciekawe jednostki. I to było coś, co dla mnie było najważniejsze tutaj, że mogłam skonfrontować swoje pomysły z wymianą, z opinią. Te nasze opinie się ścierały, te nasze poglądy się ścierały i z tego miała szansę powstać coś, co było moje własne, ale równocześnie miałam od razu feedback i to było coś, co było też niezwykle efektywne. Miałam bardzo luźny pomysł, bo to miał być film o bloku mieszkalnym. Taki był pomysł, że i ja miałam taki pomysł niezwykle wizualny. Miałam takie obrazy w głowie, takie jakby fragmenty, takie kawałki. Na przykład taki moment, kiedy się idzie korytarzem i słyszy się te różne głosy. Albo w moment, kiedy się wyjeżdża windą, słychać te uruchamianie windy, naciskanie guzików, jakieś skrzypienie, otwieramy drzwi i jesteśmy w innej przestrzeni. Więc i taki był mój zaczątek, więc to na pewno nie był film dokumentalny. I później praca nad scenariuszem, nad tym, w jaki sposób do tego podejść, no to właśnie wszystko tutaj się zaczęło i tutaj właśnie na kursie DocPro rozwijałam ten pomysł, tak. Najpierw no to byli tacy filmowcy, których dokumenty znałam, czyli Marcel Łoziński i Jacek Bławut. To było dla mnie niezwykle ciekawe spotkanie, bo oni w ogóle są bardzo różnymi osobowościami, więc to, że mieliśmy te różne punkty widzenia właśnie, całkowicie odmienne, inne podejścia, no to dla mnie to było bardzo cenne, dlatego że od razu się można było skonfrontować z naprawdę zupełnie innym podejściem do dokumentu, zupełnie innym podejściem do idei, do sposobu pracy. My mamy bardzo taki indywidualistyczny zawód, gdzie rzeczywiście bardzo często musimy być liderami i jakby musimy prezentować takie bardzo klarowne i czyste poglądy, tak żebyśmy mogli zachęcić ludzi do współpracy. I moment, kiedy te poglądy mogą się wykluwać i kiedy można je wymieniać, kiedy pewne jakieś wątpliwości, niepewności możemy sobie skonfrontować i przegadać, no to dla mnie to jest bezcenne.